A w magazynie familijnym Radia Kraków podejmiemy teraz temat telefonów komórkowych oraz tabletów, czyli wszelkich elektronicznych ekranów, których obecności francuskie władze mają zamiar zakazać od przyszłego roku szkolnego we francuskich szkołach. Od września 2018 roku dzieci nie będą mogły w ogóle używać telefonów komórkowych w szkołach. Rząd francuski zdecydował się na ten krok, dochodząc do wniosku, że telefony komórkowe zabijają zachowania społeczne. Dzieci nie rozmawiają w tej chwili ze sobą, nie integrują się, tylko każdy w swój ekran wpatrzony zachowuje się, porusza się, czy też znajduje się w takiej bańce, do której nie dopuszcza innych osób. W studiu pan Iwo Wroński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy taki zakaz to jest dobra sprawa? Czy to rzeczywiście rozwiąże problem? Problem jest chyba dużo głębszy niż tylko proste rozwiązanie zwykłym zakazem. Po pierwsze, żyjemy w świecie, gdzie telefon komórkowy stał się już w tej chwili codziennością. Ten zakaz, który pan przeczytał i który jest ciekawą formą, bardzo, bardzo będę zainteresowany, jak to we Francji się sprawdzi. Przypomina mi pewne zalecenia, które jako młody nauczyciel słyszałem odnośnie telewizji. Telewizja miała pokolenie, z którego ja pochodzę, rzeczywiście zniszczyć i zabijać wszelkie relacje społeczne i rzeczywiście były zalecenia, że dziecko nie powinno oglądać telewizji więcej niż 2 godziny, powiedzmy, dziennie. Oglądaliśmy tej telewizji dużo więcej i do czego doszliśmy dzisiaj? Moje córki telewizji w ogóle nie oglądają. Nie interesuje ich telewizja. To medium stało się dla nich już, jako dla 18-latek, już medium nieistniejącym. Tak samo przeminie telefonia komórkowa i wejdzie coś zupełnie innego. Ale to co? To znaczy, że jak świat światem, starsze pokolenie narzeka na to młodsze pokolenie, a ono daje sobie radę w tej nowej rzeczywistości? Dokładnie tak. To znaczy, my zaczynamy z tej rzeczywistości telefonów, my jej nie potrafimy zrozumieć, a ona rzeczywiście zmienia rzeczywistość. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie zatrzymać dawne schematy, dawne postępowania, dawne zachowania ludzi. Raczej nie. Trzeba się raczej zmierzyć z dużą zmianą społeczną. Natomiast ja jestem osobiście zwolennikiem oswajania telefonii komórkowej. Rzeczywiście powinny być momenty, kiedy zgadzam się z modelem francuskim, to znaczy zakaz używania telefonu komórkowego jest wskazany. Znaczy, no to na pewno jest lekcja, prawda? To w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Nie każda lekcja. Bo ja chyba, że jest to lekcja poświęcona telefonom komórkowym. Nie tylko. Ja jestem fizykiem i akurat uczę młodzież fizyki i dla mnie telefon komórkowy stał się już niezbędnym narzędziem pracy na lekcji. W momencie, kiedy ja umieszczam materiały w chmurze Google'a, kiedy uczniowie powinni mieć do niej dostęp w każdej chwili, kiedy działa w szkole system Wi-Fi bardzo sprawny i szybki, no wręcz jest to niezbędne narzędzie, które ułatwia, przyspiesza i sprawia edukację szybszą. Jest normalną rzeczą już na przykład w naszej szkole, że uczniowie fotografują tablice, nagrywają doświadczenia, które są przeprowadzane i jest w tym wartość. Kiedyś uczeń zobaczył doświadczenie na lekcji i nie mógł się już do niego odwołać w domu. Dziś ten uczeń może się odwołać do niego, wielokrotnie zobaczyć. Oczywiście forma zapisu i robienia notatek jest wartością. Natomiast żyjemy w tak dynamicznym świecie, że rzeczywiście ta fotografia przyspiesza pewne procesy i uczeń może notować pewne myśli, a pewne rysunki, pewne rzeczy, które wymagają więcej rzeczy, może po prostu skopiować. No tak, ale mówi tutaj pan o pewnej sytuacji idealnej, kiedy telefon komórkowy używany jest do krzewienia edukacji. Tak jest. A problem jest z czym innym? Problem mamy z czym innym. Problem tkwi oczywiście w tym momencie, kiedy ta lekcja się kończy, kiedy uczniowie wychodzą na przerwę, kiedy pojawiają się gry sieciowe, kiedy się pojawiają różnego rodzaju portale internetowe, w których uczniowie są łapani przez specjalistów, którzy z kolei te portale wymyślają, żeby tych uczniów tam mieć. Tu sytuacja jest poważniejsza. To znaczy, pomysł francuski jest taki. Zabierzmy uczniom telefony i uczniowie sami teraz zaczną żyć życiem społecznym. Myślę, że sprawy doszły, niestety zaszły już w tej chwili dużo dalej. Kiedyś sytuacja była taka, że młodzi ludzie wychodzili na podwórko, spotykali swoich przyjaciół i na tym podwórku spędzali 3-4 godziny i w ten sposób nabywali doświadczenia społecznego, uczyli się życia. Dziś sytuacja jest taka, że z reguły młody człowiek nie spotyka się z rówieśnikami na podwórku, jest zamknięty w domu,
ma, zwłaszcza w dużym mieście, bo jeszcze może poza miastem jest troszeczkę inaczej, ale w dużym mieście ma przez rodzinę bardzo mocno zorganizowane życie i cały czas uporządkowane. O tej porze angielski, o tej porze szkoła, o tej porze klub sportowy, prawda, wyjście może do babci raz na dwa tygodnie i w zasadzie to tak, jest ta sprawa. Nie ma czasu na nudę chociażby, prawda, która też jest pożyteczna, bo wzmaga kreatywność dziecka. Mało tego, zachowania rodziców mamy dzisiaj trudniejsze, to znaczy rodzice oczekują na przykład od szkół, że będzie się dzieciom organizować czas. Czyli już założenie takie, że my pozostawimy dzieci i one sobie zorganizują czas, przez rodziców często są odbierane. To jest niebezpieczne, to jest niezorganizowane. Nasze dzieci mówią, że się nudzą. Proszę zwrócić uwagę, że czasami mi się zdarza w szkole, że uczeń do mnie przychodzi na przerwie i mówi: panie dyrektorze, nudzę się. Ja mówię, no to jest właśnie ten dobry moment, żebyś mógł porozmawiać z kolegą, zaczepić, wymyślić coś, zastanowić się, pomyśleć sobą. Nuda jest dobra. Do naszej rozmowy wrócimy.